Witamy Cię serdecznie, Ryszard Dudkiewicz z tej strony i zapraszam na pierwszą lekcję w Holandii po holendersku. Pierwsze pytanie, spreekt u Nederlands? Jeżeli nie wiesz co powiedzieć, nie przejmuj się tym, po tej lekcji będziesz mówił to, będziesz odpowiadał na te pytanie, nie tylko na to, będziesz przez minutę minimalnie mówił po niderlandzku. O czym powiem Ci za chwilę. Rozpoczynamy od początku. Pierwsza lekcja. Jak w każdej nauce języka, przedstawiamy się we Stellen uns vor. Zaczynamy od tych pierwszych słów, które na tej lekcji są używane. Ja przeczytam je, ty za chwilę je powtórzysz, aby już od samego początku poprawnie wymawiać. Bo jak wiemy, jak my czegoś niepoprawnie nie wymówimy, to my tego nie zapamiętamy. A głównie o to chodzi, żeby po tej lekcji swobodnie mówić to, co żeśmy się nauczyli. Zaczynamy od pierwszych słów. Ich hate. Powtarzaj po mnie. Nie zapomnij o tym. Ich hate. Często mówimy słówko het. Ich het. Tu mamy podwójne S, stąd ich hate. Mamy dwa zdania. Mein Vornam ist. Powtórzyłeś? Super. And mein Achternam ist. Czyli mam na imię, mam na nazwisko. Formy ich hate używa się bardzo często. Holendrzy mówią albo imię, albo nazwisko, także nie musimy martwić się o Vornam, Achternam, nam to wystarczy. Kolejne zdanie. Ich wohne in. Podwójne O. Ich wohne in. Ich werk bei. Czyli mamy już pierwsze, jak gdyby najczęściej używane słowa. Może jeszcze raz je przeczytam, tylko posłuchaj dobrze. Ich hate. Mein Vornam ist. Mein Achternam ist. Ich wohne in. En ich werk bei. Mamy tu trzy czasowniki. Kolejny czasownik, ich bin, jestem. Bardzo często używany. Ich bin. En ich heb. Jak widzimy, mamy mnóstwo czasowników, ich heb. Jeżeli je raz dobrze zapamiętamy, to możemy wymieniać dziesiątki, setki rzeczy, które mamy, albo których nie mamy. Ważne jest to, że przy pomocy małej ilości słów, czasowników, możemy już dużo o sobie powiedzieć. I to jest właśnie bardzo ważne. I ostatnie dwa czasowniki, ich ha, jak widzimy, jadę lub idę. Holendrzy mają na to jeden czasownik. Of ich spreek. Często właśnie słyszę spreek. Pamiętaj o tym podwójnym e. Ich spreek. Ich spreek. To jest podstawa. Podstawa do tego, żeby mieć pewną strukturę rozmowy. Jak już wspomniałem, nie mówimy nic chaotycznie. My po kolei wiemy, co mówić. Czyli jak się nazywamy, imię, nazwisko, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Jaki mamy stan cywilny i co my mamy. Za chwilę powiem na przykładzie, jaki zobaczysz poniżej, to jest przykład Pawła. Jak to ma być przygotowane, abyś w podobny sposób mógł o sobie powiedzieć. Przykład Pawła jest bardzo fajny, ale to, co ma Paweł, możesz nie mieć. Albo odwrotnie. Także musimy dobrze na to zwracać uwagę. Zaczynamy od początku. Tu możesz już swoje imię, nazwisko mówić. Mein Vornam ist. Mein Achternam ist. En ich wohne in Arnhem. Ich werk bei Lidl. I tu już mamy kolejny zestaw słówek, które używamy przedstawiając się. Ich bin nicht getraut. W przypadku Pawła, czyli nie jestem żonaty. Holendrzy mówią trochę dziwnie, ja jestem nieżonaty. Czyli zawsze to zaprzeczenie jest, nie zaprzeczamy czasownika, tylko rzeczowniki lub przymiotniki. Ich bin nicht getraut. Ich heb Kinderen. Mam dzieci. To, co mówiłem. Ich heb, co ja mam. I tu mamy bardzo takie dziwne zdanie. Ich heb kein Sohn. My to tłumaczymy, nie mam syna. Holendrzy mówią, ja mam nie syna. Także tej logiki tutaj nie ma, ale to jest forma właśnie zaprzeczeń w języku niderlandzkim. To jest wyjaśniane w gramatyce, w lekcjach, które macie na kursie, które masz na kursie też. Chodzi o to, żeby tą formę widzieć, jak się zaprzecza. Ich heb twee dochters. Powtórzyłeś? No to nie zapominaj. Super. Ich heb geen auto. To jest taki bardzo fajny przykład, jak czegoś nie mamy. Dosłownie ja mam nie samochód, jak to tłumaczymy dosłownie. My mówimy od razu, nie mam. I każdy wie, o co chodzi. On mówi najpierw, że ja mam, a później mówi, czego nie ma. Ich heb een broer.
Ich habe süß. Ich habe fitz. To jest to słów to i. Polskie, czyli nitwiec, ma fitz. Ich habe kein Hund. Nie mam psa. Ich habe town. Town. Ogród. Może tylko te słowa, które są szczególne, a więc getraut. Powtórzyłeś? Powtórzyłaś? Sorry. Kinderen. Dzieci. Kein Sohn. Twej Dochters. Również bei twej. Widzimy to podwójne E. Kein to jest takie kein Auto. Ein Bruder. Ein Süß. Ein Fitz. Kein Hund. Ein Town. Jak widzimy, ich hab, możemy mnóstwo rzeczy wymienić, co my mamy. Jak widzimy, budowa pierwszych zdań, że zawsze jest forma osobowa. My mówimy mam dzieci, nie mówimy ja mam dzieci. To możemy jako podkreślić. Holendrzy zawsze używają tych zaimków osobowych. Ich heb, albo mam, albo nie mam. Kolejny czasownik, ich ha, mit de fiets naar mein werk. Jadę do pracy na rowerze. Dokładnie. Ich spreek Pols. Pamiętaj słówko spreek, to nie jest sprek. Często też słyszę ich spreek Pols. Mówię po polsku. Ich spreek in beetje Nederlands. To słówko dwa razy e. Spreek to jest takie n, n, en beetje e, en Nederlands. Jak widzimy, tego podwójnego e nie widzimy tutaj. A to jest słaba otwarta, stąd mamy to Nederlands. En ich spreek goed Engels. To jest takie Engels, takie n, gardłowe n. No, czyli możemy już w tej chwili o sobie coś powiedzieć. Imię, nazwisko, gdzie mieszkamy, pracujemy, żonaci, dzieci, syn, córka. Także to jest taki przykład jak gdyby do tego, aby to później powtórzyć. Nie musimy już niczego wymyślać. Paweł jest bardzo fajny, ale Paweł nas nie interesuje na tyle, żeby uczyć się, co on ma, czego nie ma. I to właśnie jest ten kolejny etap tej metody, jaką oferuję, że tutaj właśnie w tym miejscu piszesz, co ty masz, czyli jak się nazywasz, twoje imię, nazwisko, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, czy jesteś żonaty, czy masz dzieci, syna, córkę. To wszystko możesz tutaj wypisać na podstawie przykładu tego Pawła. Czy masz, czy nie masz. Wymowę już sobie usłyszałeś, czy powtórzyłeś. Bo jak mówię, jak my tego poprawnie nie wypowiemy, to my tego nie zapamiętamy. To będzie zawsze tak wzrokowo pamiętamy, aha, co by to było ich won. Ma won, ma zupełnie inne znaczenie, czyli ich won, podobnie jak słówko sprek. Jak ktoś powie komuś ich sprek, to on się patrzy na nas, mówi, co ty mówisz. No, spreek, żeby tego nie zapominać. I ważne jest to, że jak już wspomniałem, mamy pewną strukturę, czyli nie mówimy nic po prostu chaotycznie, mamy wszystko jak gdyby poukładane, mamy dokładnie wiemy, co mamy powiedzieć, mamy albo nie mamy. I to musimy sobie zapamiętać. Ja będę miał co tydzień webinary, aby pomóc wam w ustawianiu tej listy, czy w wymowie. Także są gratisowe webinary, żeby się spotykać. Ewentualnie można również do mnie e-mail przesłać, albo komuś dać do sprawdzenia, żeby tą strukturę zapamiętać. Jak wiadomo, możemy w tej chwili już te wszystkie rzeczy o sobie powiedzieć. To jest jedno, mamy już, potrafimy je wypowiedzieć. Ważne jest to, żeby również zadawać pytania, inaczej mamy pewien monolog. Jak już wspomniałem, jeżeli kogoś spotkamy, możemy się również pytać, jak on się nazywa, jak ma na imię, nazwisko, gdzie mieszka, gdzie pracuje. To sobie w tej chwili przećwiczymy w takim razie. Tak? Czyli zajmiemy się tylko pytaniami. Huhejcie, też podwójne E, huhejcie, jak się nazywasz. Wat is je voornaam? En wat is je achternaam? Jak widzimy, dosłowne tłumaczenie nie miałoby sensu. Czy musimy to w tej formie zapamiętać. Pytając się kogoś o imię, konkretnie już możemy wat is je voornaam, ale tak jak mówiłem, huhejcie jest również idealne, bo wtedy pytamy się, jak się nazywasz, jak masz na imię, każdy nam wtedy odpowie. Kolejne pytanie, gdzie mieszkasz? Waar woon je? Odpowiadamy, gdzie mieszkamy. Waar werk je? To jest też to podwójne A, czyli nie jest waar, ma on takie A, czyli waar werk je? Pytanie, ben je getrouwd? Mamy tu zdanie, ich ben w tym przypadku niet getrouwd.
Tworząc pytanie, zmieniamy pozycję czasownika, czyli ten czasownik przesuwa się na pierwsze miejsce i mamy z tego od razu pytanie. Podobnie tutaj, ich heb kinderen, czyli mamy osobę, czasownik i dzieci. Tworząc pytanie, my zmieniamy, stawiamy słówko czy. Oni tego czy nie mają, ale zmieniając pozycję czasownika na początek, stawiając go, mamy zdanie hebie kinderen i to jest od razu pytanie, czy masz dzieci. Podobnie tutaj, ich heb kein Sohn, pytanie jest hebie, hebie in Sohn. Mamy też pierwsze już zdanie, hebie in Tochter, ich heb zwei Tochters. Hebie in Auto, podobnie, ich heb kein Auto, hebie in Bruder. Jak widzimy, budowa zdania również jest bardzo ważna, czyli zawsze mamy tą formę osobową, najczęściej rozpoczynamy ją, później mamy czasownik, jak widzimy, czasownik jest zawsze na drugim miejscu, czyli możemy mieć ich in Zus heb, ja? Czyli to jest tak, żeby to dosłownie sobie zapamiętać, czyli ich heb in Zus, hebie in Zus, czyli już w tej chwili możemy powiedzieć, co ja mam, ja? Albo pytamy się kogoś, czy ty masz. Wiadomo, jak jest w rozmowie, czy jesteśmy też ciekawi, czy ma, czy nie ma. Potrafimy też powiedzieć, albo mamy, ich heb kinderen, albo nie mamy, ich heb kein Sohn, ich heb kein Auto. Także to jest taka bardzo, bardzo fajna forma, żeby nie tylko uczyć się o sobie, ale już widzieć strukturę tych budowy, tych zdań, pytań i zaprzeczeń. To jest również bardzo ważne. Hebien Witz, jesteśmy przy psie w takim razie. Hebien Hund. Co jest pus? Wiadomo, kot. Jak widzimy, w języku polskim mamy przypadki z tą Holendrzy, ucząc się polskiego, też się łapią za głowę, bo raz jest pies, później jest psa. Mówię, skąd się to bierze? No, ale to już jest inna historia. I kolejne zdanie. Haje medyfic, ich ha medyfic na mein werk. Oni zawsze określają odnośnie pracy, czyli ich ha med, czyli jadę. Tworząc pytanie, widzimy czasownik ha, pojawia się na początku i mamy wtedy, czy jedziesz do pracy rowerem. I to, co było na początku, co ja się pytałem, czy mówisz po niderlandzku, już możemy powiedzieć, ik spreek in beetje Nederlands. Czyli pytanie, spreek je Nederlands? Ja, czyli Nederlands. Ik spreek in beetje Nederlands. To są pytania, które możemy bardzo łatwo przeczytać i trenować sobie. To już mamy ogólne pytanie, jakie jest. Chodzi o to, żeby już w tej chwili nie mamy tłumaczenia tutaj. Chodzi o to, żeby już patrząc tylko na ten tekst po holendersku, wiedzieć, o co się pytają nas. I ważne jest to, że ty również to słyszysz. Jak my to sami tylko czytamy, patrzymy, to nie ma tego efektu. Musimy też to usłyszeć. Czyli ja zadaję pytanie, ty odpowiadasz w takim razie. Ja już Paweł pomijamy. Paweł jest fajny facet, ale chodzi w tej chwili o ciebie. Ja? Czyli słuchaj i odpowiadaj. Huhejcie! No, wiesz, jak się nazywasz, także nie ma problemu. What is your forename? Zaczynamy od mein forename. Albo po prostu Asia, Paweł, Kasia. What is your achternam? Możemy też powiedzieć ich ben Paweł. Tych opcji jest o wiele więcej, albo mein name ist Paweł. Ale trzymamy się na razie tej podstawy, jaka tutaj jest. Kolejne pytanie. Waar woon je? Ty wiesz, gdzie mieszkasz. Zaczynamy od ik woon in. Perfekt, super. Waar werk je? No, też jest bardzo ważne. Ik werk bij. Ben je getrouwd? I podajemy, czy jesteśmy, albo nie jesteśmy. Możemy mówić, ik heb een vriend, ik heb een vriendin. Tych opcji jest więcej, ale jak mówiłem, od czegoś trzeba zacząć. Heb je kinderen? Odpowiadamy, albo mamy. Albo nie mamy. Ich heb kinderen of ich heb geen kinderen. Heb je een zoon? Heb je een dochter? Takie dochter. Heb je een auto? Paweł nie ma samochodu. I mówimy ich heb geen auto. To geen, takie mówię to ei, geen auto. Heb je een broer? Heb je een zus? Wtedy podajemy albo dwie, albo twee, drie, to się wtedy nie zmienia. Heb je een fiets? No, każdy ma tutaj rower, także, chociaż nie każdy. No okej. Okay. Heb je een hond? No, masz psa, czy nie masz psa? Ik heb geen hond. Super.
Możemy również wymienić jeszcze więcej rzeczy, ale chodzi o to, żeby to umieć w tej chwili powiedzieć. Bo to wiesz, czy to masz, czy tego nie masz. I kolejne zdanie. Heimedefitznajewerk. Gdybyś jechał samochodem, mówisz wtedy ikhamet, no właśnie, de auto na mein werk. Spreken Nederlands. Ik spreek een beetje Nederlands. Super. Jak widzisz, te słowa już są znane. Ty wiesz, co masz już powiedzieć. Także na podstawie tych kluczowych słów masz już to opowiadanie przygotowane. Także nie musisz myśleć, co tu teraz mam powiedzieć. Ty te słowa znasz. Potrafisz je używać i w zdaniach, i w pytaniach. I to jest bardzo właśnie ważne w tej metodzie. Jak poszło? Oczywiście wspaniale. Ale to jeszcze nie wszystko. Na koniec jest tak, że jeżeli mamy już ten tekst przygotowany, tych słów, jak z kimś rozmawiamy, nie mamy przed sobą. Czyli mamy swojego rozmówcę i musimy wtedy te pytania mu zadawać. Czyli pamiętajmy sobie tak wzrokowo, co możemy zapytać się, jakie pytania zadawać. I tu masz właśnie tą minutę, żeby to właśnie, co żeśmy w tej chwili trenowali, czyli to, co czym mówili, próbować powiedzieć. Raz w formie tego, żeby się przedstawić, czyli ich heet voorname, achtername, gdzie ja mieszkam, gdzie ja pracuję, ich woon, ich werk, ich ben, ich heb. Czyli te wszystkie czasowniki, jakie używamy. I druga opcja jest taka, żeby już zadawać pytania. Hoe heet je? Wat is je voornaam? Wat is je achternaam? Waar werk je? Waar woon je? Ben je getrouwd? To jest właśnie system, który mówi nie tylko o tobie, bo tu głównie chodzi o tobie, stąd łatwo zapamiętać jest ta logika wtedy. Że nie musisz mówić o Pawle czy o kimś innym, ty wiesz, co masz powiedzieć. I to bardzo łatwo zapamiętasz. To jest lekcja pierwsza. Na tej samej podstawie są kolejne lekcje, także już nie będę ci mówił, zdradzał tajemnicy w następnych lekcjach. Także zapraszam na kolejną lekcję na temat jedzenia i picia. Podobnie, znając tą lekcję, potrafisz wszystko powiedzieć, co lubisz, czego nie lubisz, na co masz ochotę, jak wygląda twój dzień. Jest to też bardzo, bardzo fajna forma, żeby nie tylko to powiedzieć, ale też opowiedzieć, bo to jest ważne, żeby zamknąć oczy i mówić to, co się nauczyłeś. Dziękuję bardzo w takim razie i jeżeli tego jeszcze dokładnie nie znasz, cofnij się na początek. Przerób to jeszcze raz. Masz w tej chwili idealny moment, żeby to wszystko jeszcze raz powtórzyć, zapamiętać do momentu, jakbyś to mówił, jak gdyby bezbłędnie, automatycznie, bo o to głównie chodzi, żeby nie myśleć, jak to powiedzieć, jak masz na imię, czy gdzie mieszkasz, czy jedziesz samochodem, czy mówisz po holendersku. To musi być automatycznie. I wtedy wiesz, że to wiesz. Ale ważne jest to, że uczyć się przy okazji budowy zdań, budowy pytań, zaprzeczeń. I to pomaga w tworzeniu nowych zdań, nowych pytań. To, co masz, możesz wymienić 100 rzeczy. Bo wiesz, że już ich heb, of ich heb geen, możemy powiedzieć. Już się nie będę więcej mówił. Także na pierwszą lekcję wystarczy. Życzę jeszcze dobrych powtórek. No i rezultatów, żebyś wiedział, że po tej lekcji tą minutę rozmawia. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną lekcję. No, fajny dach.